Towarzysze, dostałem kilka pytań w komentarzach, więc zamiast się tutaj rozpisywać, uznałem, że odpowiem. Więc tutaj jest pytanie dotyczące mojego stosunku do Gomułki i Gierka. Dlaczego mój stosunek do tych dwóch postaci jest negatywny? No więc ja może tutaj najpierw opowiem o Gierku. A więc problem z Gierkiem, no i ze wszystkimi jakby tymi ludźmi rządzącymi Blokiem Wschodnim po 56 roku jest taki, że oni odeszli od gospodarki socjalistycznej. I chodzi o to, że po prostu gospodarka socjalistyczna, ona nie kieruje się, no, logiką tej gospodarki nie jest zysk. Logiką gospodarki socjalistycznej jest zaspokajanie potrzeb ludzkich, jest budowanie społeczeństwa itd., itd. Logika gospodarki kapitalistycznej jest prosta, jest zysk. I to największy problem. Problem jest taki, no, że po prostu możemy sobie wyobrazić gospodarkę kapitalistyczną, która funkcjonuje właśnie jako taka 100% podporządkowana zyskowi. Możemy sobie dobrze wyobrazić gospodarkę właśnie socjalistyczną, tak jak to wyglądało w Związku Radzieckim, która jest całkowicie jakby tutaj poświęcona budowaniu socjalizmu, która w ogóle jakby nie funkcjonuje według tych reguł rynkowych. I obie te gospodarki, które jakby w 100% realizują pewien plan, może się zdarzyć, że są one bardzo wydajne. W każdym razie, tak się zdarzyło w przypadku gospodarki socjalistycznej, właśnie jeśli spojrzymy na Związek Radziecki w latach 30. i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj do czynienia z cudem ekonomicznym. Problem jest taki, że jeśli my chcemy stworzyć system ekonomiczny, który łączy te dwie rzeczy, których się nie da połączyć, to jest tak jak woda, ogień i woda, to się nie da połączyć, to prędzej czy później system musi się rozpieprzyć. Jak obserwujemy dzisiaj właśnie, to troszkę inny temat, ale to się łączy z tym Gierkiem, tutaj mamy kwestię niepodległości Katalonii. Czyli tam dzisiaj właśnie, wczoraj oglądałem tam przemówienie tego premiera całego, no i on właśnie mówił, że on by to chętnie tutaj ogłosił niepodległość, bo było referendum, bo Hiszpanie są wstrętni i tak dalej, i tak dalej, ale on nie chce ogłosić referendum, bo on się boi. Czego on się takiego boi? On się boi, co powiedzą rynki. Co powiedzą rynki, co powiedzą agencje ratingowe, bo siedziby firm kapitalistycznych się mogą obrazić i wycofać. I to jest mniej więcej troszkę tak, jak tutaj było referendum właśnie w Wielkiej Brytanii za wystąpieniem z Unii Europejskiej i tutaj Brexit trwa i trwa i trwa, Wielka Brytania cały czas jest w Unii. Tutaj było referendum w Katalonii, przegłosowali niepodległość, ale nikt nie chce tej niepodległości ogłosić, bo po prostu kraj będący jakoś tam częścią międzynarodowego systemu kapitalistycznego boi się tak po prostu wystąpić. I problem z Gierkiem, tutaj dla jakąś taką przeciwwagą, było referendum na Krymie. Tam konsekwencje też były podobne, to znaczy było referendum, ogłoszenie niepodległości, później przyłączenie się do Rosji. Rynki się obraziły, narzucono tutaj sankcje na Rosję, tylko jakby różnica była taka, że Putin miał w dupie te sankcje i powiedział, a chuj z sankcjami, ja biorę Krym. No i w każdym razie cała ta sprawa na Krymie, to tam chyba w 3 tygodnie to już było od pierwszych demonstracji do referendum i wstąpienia do Rosji, to minęło chyba miesiąc maksymalnie. W każdym razie była to operacja prawie że błyskawiczna, a w krajach kapitalistycznych to jest takie ileś tych powiązań właśnie tutaj bankowych, spekulacyjnych, inwestycyjnych i tak dalej, powoduje, że wyrwanie się z tego jest rzeczą bardzo trudną. To jest też bardzo trudna rzecz, jakbyśmy chcieli projektować społeczeństwo socjalistyczne. Właśnie wyobrazilibyśmy sobie taką rewolucję w jakimś kraju unijnym, czy w jakimś innym właśnie kapitalistycznym. I my by chcieli, i są tacy właśnie naiwni idioci, którzy myślą, a to my zbudujemy właśnie, ogłosimy, że to jest republika socjalistyczna, ale wszystko zostanie po staremu.
A więc zostaną tutaj jakieś pasożyty, nie wiem, jakieś korporacje, jacyś tam adwokaci, jacyś inni niepotrzebni tutaj do niczego, właśnie złodzieje kapitalistyczni. Tylko po prostu no, wszystko będzie funkcjonować tak, jak funkcjonowało, tylko może my ogłosimy, że to jest teraz socjalizm. Otóż nie, no. Rewolucja socjalistyczna polega na całkowitym przeobrażeniu gospodarki, po prostu odłączenia się tej gospodarki od kapitalizmu. Nie może funkcjonować gospodarka, no to jest po prostu nie do pogodzenia. To w przypadku, najmniej więcej, no, takie świństwo zrobił Gierek. To znaczy Gierek, uzależniając polską gospodarkę od zachodnich kredytów, doprowadził do tego, że Polska, że gospodarka Polski Ludowej stała się słaba. To jest ten problem. Że tutaj były no, krótkotrwałe sukcesy, że pojawił się kapitał, pojawiły się tutaj nowe technologie, można się podniecać, a że tutaj wybudowano taką fabrykę, a coś, że no tylko no jakby oceniając Gierka, nie oceniamy tylko pierwszych tam pierwszych 5 lat. My oceniamy całą dekadę Gierka. My oceniamy rok 79 i kryzys, że po prostu no, Polska. To, co warto zrozumieć, to, że gospodarka socjalistyczna nie zna słowa kryzys. I nie było czegoś takiego, kryzys nadprodukcji. Nie było czegoś takiego w Związku Radzieckim, po prostu takiego absurdalnego kryzysu. No i tutaj były kryzysy w latach 30. właśnie w krajach kapitalistycznych, a Związek Radziecki w ogóle tego nie dotknęło. No. Tutaj świat zachodni umierał, a Związek Radziecki szedł do przodu. A problem Gierka polega na tym, że on uzależniając polską gospodarkę od Zachodu, no to spowodował, że kiedy na Zachodzie były kryzysy, to się odbijało na Polsce. I to jest problem z Gierkiem. Gierek to był sympatyczny gość, no. To było, on we Francji mieszkał, tak jak ja. Był robotnikiem, tak jak ja. Miał ileś różnych pozytywnych cech, no. Ale to nie zmienia faktu, no, że człowiek, który chce łączyć socjalizm z kapitalizmem, on może nawet nie wiedział, no, że robi coś złego, no, ale to żeby nie powtórzyć tych błędów, ja mówię, no, nigdy więcej błędów Gierka, nigdy więcej budowania przez komunistów gospodarki, która jest uzależniona od banków. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytania. Więc to była odpowiedź na pytanie towarzysza Filipa, a teraz jest pytanie towarzysza Jakuba Łubińskiego. Więc właśnie on zapytał tutaj, czy o kwestię właśnie tego kierownictwa robotniczego i tak dalej, i tak dalej. Więc towarzyszu, jeszcze raz przedstawię mój pogląd. Więc no, żeby tutaj odpowiedzieć krótko, no to trzeba wejść od całej historii ludzkości. Więc ludzkość od momentu, kiedy właśnie zakończył się ten etap wspólnoty pierwotnej, kiedy ludność zaczęła się osiedlać, kiedy zaczęło się tworzyć rolnictwo, to wtedy ludność podzieliła się na dwie wrogie sobie klasy. Najpierw to byli jacyś tam właściciele niewolników i niewolnicy i później to ewoluowało. Później to ewoluowało, ale mniej więcej od 7000 lat nasz gatunek jest podzielony na dwie sobie wrogie klasy, z których jedna jest ta uprzywilejowana, a druga to jest ta, która pracuje. Więc jak ja sobie wyobrażam społeczeństwo socjalistyczne? Idealne społeczeństwo socjalistyczne, to znaczy takie 50 lat po rewolucji, kiedy już my umrzemy, a na nasze miejsce przyjdą nasze dzieci, nasze wnuki. A więc i te nasze dzieci, nasi wnuki, one nie będą znały wyzysku, nie będą znały tego właśnie społeczeństwa podzielonego na klasy. A więc wtedy to będzie wszystko jedno, kto ma jakie pochodzenie. Więc nie będzie się wtedy nikogo wytykać palcem, a ciebie nie lubimy, bo twój dziadek był burżujem. A ciebie nie lubimy, bo twój dziadek był obszarnikiem. Nie. Kilkadziesiąt lat po rewolucji to już następuje pewne wyrównanie i wtedy wszystko jedno. Ale w okresie bezpośrednio porewolucyjnym musi nastąpić pewna sprawiedliwość dziejowa.
musi nastąpić pewna, no, także pewna zemsta ludu. Nie może być tak, no, że te klasy uprzywilejowane, które rządzą tutaj ludzkością kilka tysięcy lat, że także po rewolucji, że one będą rządzić. No bo one są przygotowane do rządzenia. No weźmy sobie takiego inteligenta, weźmy sobie takiego Trockiego. No pochodzi z bogatego domu, a więc miał możliwość wykształcenia. Zna języki, zna świat, podróżował i tak dalej. I bezpośrednio po rewolucji, jaki robotnik ma z nim szansę w konkurencji? No, jakimś takim, no... Wiadomo jest, że on jest inteligentniejszy, lepiej wykształcony i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bezpośrednio po rewolucji należy wprowadzić system faworyzujący robotników, faworyzujący ludzi pracy. W PRL-u to się nazywały punkty za pochodzenie. Jak zwał, tak zwał. No, chodzi po prostu o to, no, żeby po prostu no, no, nie odradzały się, żeby w nowym społeczeństwie porewolucyjnym nie odradzały się stare stosunki społeczne. A więc, o, niby teraz mamy rewolucję, niby mamy socjalizm, ale de facto i tak no, w kierownictwie byliby sami inteligenci, bo oni są po prostu lepiej do tego przygotowani. Więc po prostu, tworząc rewolucję, tworząc państwo robotnicze, należy też robić wszystko, no, no celem tego państwa jest, no oczywiście, no, budowanie równego społeczeństwa, ale musi być, trzeba tutaj dokonać pewnej sprawiedliwości dziejowej, pewnej zemsty ludu, żeby po prostu no, ci potomkowie, a także no, ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat swojego życia żyli w luksusie, no żeby oni no, przynajmniej przez te kilka lat ciężko popracowali. A więc wysłać ich właśnie, no, im ktoś miał przed rewolucją lżejsze życie, tym powinien mieć cięższe życie po rewolucji. Żeby to on zajmował się usuwaniem azbestu, żeby to on biegał po chłodni, żeby to on, nie wiem, wycinał drzewa na Syberii, chodził. O to tu chodzi. Chodzi tu o pewną karę, no. Oczywiście wtedy ktoś powie, ale czy to jest sprawiedliwe, że my go karamy tylko za to, że przecież on nic takiego złego nie zrobił. On nawet jest lewicowy, on nawet jest marksistą. Więc ja odpowiem na to, a czy to jest sprawiedliwe, że istnieją na świecie ludzie, którzy całe życie ciężko pracowali, którzy są niewykształceni, których rodzice też byli niewykształceni, którzy nie znają nic więcej poza swoją ciężką pracą, poza jakimś tam ograniczoną miejscem, gdzie pracują, gdzie mieszkają i tak dalej, i tak dalej. I co? I całe ich życie ma się sprowadzać do tego, po prostu do ciężkiej pracy. Czy to jest sprawiedliwe? Ja uważam, że to nie jest sprawiedliwe. Więc nie należy na rewolucję patrzeć jako gnojenie inteligentów, którzy są mniejszością. Na rewolucję należy patrzeć jako na wyzwolenie ludzi pracy i na tą równość. Więc ja to sobie widzę tak, że bezpośrednio po rewolucji no właśnie następuje jakieś takie wyrównanie, a później no to jak już każdy, wszyscy na świecie będą mogli powiedzieć, miałem tutaj epizod w swoim życiu ciężkiej pracy, no to później już budujemy to społeczeństwo egalitarne. No ale tak jak w Kościele katolickim, jeśli ktoś popełni grzech, no to najpierw on musi jakby przyznać się do tego grzechu i musi odpokutować. Odpokutować, a dopiero później dostanie rozgrzeszenie. Nie ma rozgrzeszenia bez pokuty. To należy zapamiętać. Nie ma rozgrzeszenia dla inteligenta, burżuja, obszarnika czy jakiejś innej kurde pasożytniczej kurwy, która tego nie odpokutuje ciężką pracą po rewolucji. Ja sobie inaczej nie wyobrażam budowania socjalizmu. Więc, no w każdym razie tutaj, no, nie interesują deklarowane poglądy takiego człowieka. Nie interesuje to, co powiedział Marks. Byt kształtuje świadomość. Choćby ktoś napisał 1000 fajnych artykułów, ktoś, nie wiem, powiedział mnóstwo rzeczy, ktoś by, nie wiem, budował partie rewolucyjne i miał piękny życiorys i tak dalej, i tak dalej. Ale no, jeśli my budujemy społeczeństwo egalitarne, to każdy musi odbębnić ten swój życiorys, ten taki ikonowicz. Taki wielki tutaj bojownik o sprawę pracy. Miliony artykułów napisał, ale nie pracował. Po rewolucji byłbym pierwszy, który by powiedział, Ikonowicz, na dwa lata zapierdalaj w fabryce, a my będziemy budować socjalizm.
Dlaczego ja tutaj opowiedziałem o tym Ikonowiczu? No wystarczy spojrzeć, jak wyglądają no, wiece Ikonowicza. To nieważne, czy tam jest 50 ludzi, czy 300. No. No, tam Ikonowicz ma naprawdę duże możliwości ściągania właśnie na swoje wiece ludzi wykluczonych, biednych. Ci ludzie, którzy tam wokół niego się kręcą, to są naprawdę ludzie, no to jest margines marginesu. No tutaj wielki szacunek dla niego, że on jest w stanie takich ludzi organizować. Ale no, na tym szacunek się kończy, no bo ja widzę, jak to wygląda, no. Oni tam nie mają nic do powiedzenia, to są statyści, no. On o wszystkim decyduje, a oni są po prostu taką bezkształtną masą, która ślepo za nim podąża. Ja nie chcę takiej rewolucji, w której to po prostu, no, masy robotnicze, takie bezmózgie, będą ślepo podążać z jakimś rewolucyjnym inteligentem. No, co oczywiście Ikonowicz, żaden z niego rewolucjonista. No. Ale no, widać, no, że po prostu no, tam w tych jego organizacjach, no to ludzie prasy, oni nie są podmiotem. No. Oni tam nie mają żadnego czynnika decyzyjnego. To nie oni decydują. I to po rewolucji ma się zmienić. No i tutaj towarzysz jeszcze powiedział, zadał pytanie o chłopów. A więc, no, pytanie no troszkę dziwnie brzmi, no bo to, czy dyktatura proletariatu bez chłopów, to nie jest dyskryminacja chłopów? No ja mogę powiedzieć to jakby prosto, no, to jest właśnie dyktatura proletariatu. No jeśli chłopi chcą mieć własną dyktaturę, to niech sobie wywalczą własną dyktaturę. Ja nie wierzę w to, że można stworzyć społeczeństwo socjalistyczne poprzez dyktaturę chłopów, ale jeśli jest to możliwe, ja życzę chłopom wszystkiego co powodzenia, niech sobie robią tą swoją dyktaturę. No w każdym razie ja jestem robotnikiem, ja walczę o dyktaturę proletariatu, a już tak mówię, odpowiadając zupełnie na serio, no to po rewolucji nie będzie chłopów. Już dzisiaj prawie nie ma chłopów. W społeczeństwie wysoko rozwiniętym społeczeństwie kapitalistycznym klasa chłopska nie istnieje. To jest relikt. To jest relikt średniowiecza, no, poprzednich jakichś tam epok. Dzisiaj, no, jeśli my spojrzymy sobie na jakieś tam relacje między właśnie wsią a miastem i jak wygląda produkcja żywnościowa. Więc pierwsza rzecz, którą tutaj należy powiedzieć, no to, że tam te statystyki no, w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Anglia, no to tych chłopów, no to jest około 1% populacji. No, czyli de facto to już tego nie ma. Ale liczy się to, no, że tutaj cały czas no, ta liczba maleje. Dlaczego? Ale zanim na to odpowiem, to jeszcze inną rzecz chciałbym powiedzieć. To znaczy, no... że no warto tutaj sobie uzmysłowić, że przynajmniej w krajach takich jak Francja, no to no wieś jest miejscem, w którym mieszkają bogaci. To ci bogaci, którzy właśnie nie chcą mieszkać w zatłoczonym Paryżu, no to wykonując jakieś takie zawody inteligenckie, coś tam sobie na komputerku popierdolą, jakieś informatyki, jakieś zarządzanie na odległość, jakieś inne takie, więc to oni wolą mieszkać na wsi. Właśnie mają tam taki duży dom luksusowy i tak dalej, i tak dalej. A w miastach no to są te różne właśnie osiedla pełne emigrantów, pełne właśnie takiej robotniczej biedoty. No ale to jest jakby troszkę inny temat. No w każdym razie no, ewolucja produkcji żywnościowej, no ona idzie w tym kierunku, że no, odchodzi się no, no przede wszystkim no, znika klasa ludzi posiadających ziemię i pracujących na tej ziemi. Coraz więcej, coraz częściej to jedzenie produkowane jest w gigantycznych szklarniach, w jakichś takich gigantycznych laboratoriach, jakichś tego typu interesach wymagające wielkich właśnie nakładów inwestycyjnych, w których pracują po prostu robotnicy rolni. I zwłaszcza, no mam tutaj bardzo dobre źródło.
do opowiedzenia o tym, gdyż bardzo często te prace podejmują Polacy. Polacy, którzy właśnie tam jeżdżą, nie wiem, do Włoch, tam zbierać jakieś tam brokuły, czy pomidory, czy inne takie. No i więc no wystarczy właśnie tutaj dotrzeć do tych relacji ludzi, którzy pracowali no teraz niedawno właśnie we włoskich obozach koncentracyjnych, tam właśnie przy pomidorach czy przy innych takich, no to widzimy, no, że tam nie ma tego czynnika właśnie tego drobnego włoskiego chłopa. To się skończyło. Tam mamy do czynienia z wielkimi latyfundiami, na których pracują no, robotnicy rolni, no, międzynarodowi. No, to kiedyś to byli ludzie z Europy Wschodniej, teraz to są ci migranci afrykańscy i tak dalej, i tak dalej. No ale no, jakby to, co jest ważne, to to, że tutaj no, ciągły wzrost ludności powoduje no, wielkie inwestycje w produkcję żywnościową i to, że tutaj no, właśnie powstają czy też szklarnie, a więc tutaj różne takie cuda, że kraje, w które kiedyś no, jakby od strony rolniczej to właściwie nie istniały, jak taka Arabia Saudyjska czy Izrael, no, to były pustynie. No. Dzisiaj to są eksporterzy żywności. Oni tam po prostu na pustyni dzięki temu, że mają wodę tam odsalaną właśnie z morza, dzięki ropie, tutaj mają fabryki, które tworzą wodę, później tworzą tam szklarnie i produkują żywność. Już przestali tą żywność sprowadzać do siebie. Oni w tej chwili produkują tyle tej żywności i to jest najlepsza żywność możliwa, no właśnie szklarniowa. Mogą sobie pozwolić i na właśnie jakieś rośliny tropikalne i na rośliny występujące tylko w jakimś tam klimacie północnoeuropejskim, jakimś takim zimnym i tak dalej. No w każdym razie no, możliwości technologii ludzkiej, tego, że co można stworzyć dzięki właśnie elektryczności, że można mieć szklarnię, w której jest temperatura tam 50 stopni, a można takiej, w której jest no, tam, w której jest chłodno. No. No i co dalej? No przede wszystkim produkcja żywności no, nie jest też coraz mniej w przyszłości, będzie też coraz mniej zależna od powierzchni ziemi, no, bo to do tej pory to zawsze było tak. No, im większy obszar, tym większa produkcja rolnicza. No toż teraz no, można produkować rolnicze w sposób parterowy. No. No, w każdym razie no, właśnie można produkować żywność w sposób taki piętrowy, czyli że mamy tam jakieś doniczki, nad tymi doniczkami jest jakaś tam grzałka dająca ciepło, dająca światło. Te doniczki są właśnie nawilżane, a nad tym kolejne piętro i znowu doniczki, właśnie te świetlówki, doniczki, świetlówki. I to może iść w górę, no nieskończoność. No to teraz budują właśnie wieżowiec w Arabii Saudyjskiej, który ma mieć kilometr. Zresztą krewny Osamy Bin Ladena go buduje. No więc wyobraźmy sobie, no, gdyby tam właśnie no, cały ten biurowiec został przeznaczony na produkcję żywności, na tej zasadzie właśnie takiej piętrowej. No tych pięter to tam by pewnie się zmieściło, no nie wiem, no kilkaset pewnie czy coś. No to no, powierzchnia, ile z metra kwadratowego można było kiedyś wyprodukować w stosunku do tego, no ile będzie można wyprodukować dzięki właśnie tego typu, no to są w ogóle rzeczy, no liczby nieporównywalne, no i takie no, w tych takich nowoczesnych szklarniach, no to oczywiście to nie chłopi pracują, no to już się kończy, więc wydaje mi się, no choć oczywiście, no to o czym ja mówię, to mówię tutaj o pewnych zjawiskach dotyczących no najbardziej rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych, najprawdopodobniej, jeśli ta rewolucja będzie jeszcze za mojego życia, a po to jest ten kanał, żeby była za mojego życia, no to zetkniemy się jeszcze pewnie z taką sytuacją, no, że zrobimy rewolucję w miastach, a następnie no to no, będą jeszcze takie kraje, w których to chłopstwo jest. I co zrobimy z tym chłopstwem? Pytanie. A więc odpowiedź jest prosta. Skolektywizujemy.
Co to znaczy? To znaczy, że cała ziemia będzie od tej pory należeć do społeczeństwa i ci chłopi, jeśli dalej chcą pracować na ziemi jako rolnicy, to będą pracować jako rolnicy, ale jako normalni robotnicy rolni, którzy będą pracować, no będą ich czas pracy będzie tak samo regulowany jak robotników w miastach, czyli będą pracować te, nie wiem, załóżmy dzisiaj, no to we Francji pracuje się 35 godzin, więc będą pracować na tym polu 35 godzin w tygodniu i ani minuty dłużej. To nie, trzeba skończyć jakby z tym myśleniem, że jest kurwa jakiś chłop, który nie może kurde wyjechać na wakacje na 3 dni, bo mu kurde krowa umrze. Bo cały czas jest taka sytuacja, że on jest uzależniony. Rano kurwa wydoić, wieczorem wydoić, rano wydoić i nie można zostawić takiej krowy niewydojonej. No. Więc no to jest katastrofa. To jest katastrofa dla takiego chłopa, że on po prostu jest przywiązany do tej ziemi. On nie może jej opuścić, no bo jak on ją opuści, to wszystko mu zdechnie. Więc no, więc tutaj trzeba i właśnie drogą perswazji, żeby ci chłopi się nie buntowali, wytłumaczyć im, słuchajcie, no, po co wam ta prywatna własność ziemi? Będziecie tutaj, zostaniecie na ziemi jako pracownicy rolni i dzięki temu będziecie mieli te wszystkie przywileje, jakie mają robotnicy. Będziecie mieli prawo do czasu wolnego. Będziecie mieli prawo do 2 wolnych dni w tygodniu. Będziecie mieli prawo do urlopu wypoczynkowego. Tego chłopi nie mają. No. Tylko cały czas, tylko praca, praca, praca. Nie można opuścić tej ziemi. I wydaje mi się, no, że większość takich chłopów, jak tylko pojawi im się możliwość właśnie taka, no, że oni wreszcie będą mogli wyjechać na wakacje, że oni wreszcie będą mogli mieć 2 dni dla siebie, żeby po prostu nic nie robić. Totalnie nic nie robić. No, ja wychowałem się, no, całe lata 90. Każde wakacje spędzałem 2 miesiące na wsi. Ja wiem, jak to wygląda. To, że ja z moimi braci gramy w piłkę, wołamy tutaj chłopaków i mówimy, ej, gracie w piłkę z nami. I oni, a super, super, gramy w piłkę. I po chwili tutaj przychodzi matka jakiegoś sąsiada i mówi, ty, biegaj tam, krowę trzeba przepalować. I on po prostu, my musimy przerywać mecze, a on mu tam biegnie właśnie ten. I on nieszczęśliwy był z tego powodu, no. I to właśnie jeszcze ta cała sprawa, no, już pomijam fakt, no, że to był dzieciak, nie wiem, 12-letni, no. Co to kurwa w ogóle znaczy, no, że dzisiaj cały czas małe dzieci pracują, no. Więc po to jest kolektywizacja, żeby wprowadzić normalne stosunki pracy nie tylko w mieście, ale właśnie na wsi. I także, no, ta kolektywizacja daje możliwość tego, że tworzy się normalne mieszkania tam. To nie to, że ktoś mieszka w jakiejś lepiance czy coś. Można wybudować normalny blok. Normalny blok, który jest centralnie ogrzewany i nie musi taki chłop cały czas myśleć tylko, o bo ja tutaj muszę myśleć, żeby drewno tutaj napalić, wrzucić węgiel. Nie, ten wraca do domu, ma wszystko w dupie, w domu jest ciepło, są kaloryfery. No. Więc rozwiązanie, dyktatura proletariatu po rewolucji polega na tym, że jest tylko proletariat, że wszyscy ludzie mają ten sam stosunek do środków produkcji. Nie ma żadnego właściciela środków produkcji. Na tym polega ta rewolucja. No i tutaj na koniec jeszcze odpowiedź dla użytkownika JZ, towarzyszem go nie nazwę. To ten, co ostatnio mówiłem właśnie tutaj, ma logo Unii Europejskiej. I on mi powiedział, ty jesteś hipokrytą, ty jesteś we Francji, ty krytykujesz Unię Europejską, a ty Unii Europejskiej zawdzięczasz to, że siedzisz na socjalu i tak dalej. No więc postanowiłem powiedzieć tutaj kilka słów na temat francuskiego socjalu. Więc właśnie ten Jotazyt, który tutaj próbuje, no, lansuje się jako taki nieomylny, jako taki inteligent, który wszystko wie. No to okazuje się, no, że historii Francji nie znam. Więc tak, no, jeśli spojrzymy sobie na historię Francji, i to jest także, to co tutaj mówię, to także jest adresowane do trzecioświatowców. Więc, więc trzecioświatowcy mają taką teorię, no, że tutaj, no,
socjal w krajach bogatych, socjal w krajach imperialistycznych, to on się bierze właśnie na, z wyzysku kolonii. No więc ten tutaj, no pierwsze kolonie francuskie, no to to jest jeszcze no, stara, stara sprawa. Tam można by wrócić do Ludwika XIV i jakieś tak dalej. No ale tak na serio, no to tutaj no, ta budowa imperium kolonialnego francuskiego to się zaczyna w latach 30. XIX wieku wraz z podbojem Algierii. No i teraz tak, no pytanie, no czy to bezpośrednio przełożyło się na los francuskiej klasy robotniczej? Nie, to się nie przełożyło na los francuskiej klasy robotniczej. Ci, którzy tam chcą sobie, no, którym się wydaje, o jak to tej klasie francuskiej było, w francuskiej klasie robotniczej było zajebiście no, w XIX wieku. No weźcie sobie kurwa książkę Germina, czy inne tam książki właśnie tych pisarzy, którzy tam opisywali klasę robotniczą, no to los klasy francuskiej klasy robotniczej naprawdę był nie do pozazdroszczenia. No, a najlepszym tego dowodem no właśnie było tłumienie czy powstania robotniczego w 1948 roku, czy komuny paryskiej, więc no tutaj bezpośrednio jakby no nie było tego przełożenia między istnieniem kolonii a wzrostem jakoś tam no, poziomu życia francuskich robotników. Była nawet zależność odwrotnie proporcjonalna, to znaczy te francuskie kolonie dzieliły się na jakby dwie kategorie tych kolonii. Były kolonie, które z założenia miały mieć charakter, no były czarne, a biali tam byli tylko w roli jakiejś tam rządzącej elity. I to większość, ale było też kilka kolonii, które po prostu były wcielone do Francji i w których lansowano migrację. Więc między innymi no, była to kwestia północnej Algierii. Więc ta północna Algieria została wcielona do Francji właśnie na zasadzie departamentów. To była to normalna część Francji. I właśnie tam, właśnie we Francji lansowano emigrację, wewnętrzną właśnie taką emigrację robotników z Francji do północnej Algierii. No i mówiąc im na zasadzie, dobra, tutaj we Francji macie chujowo, ale pojedźcie do Algierii, tam będzie dla was ziemia obiecana, tam dostaniecie ziemię, tam dostaniecie jakieś inne cuda, nie widzę, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, żeby im właśnie tym francuskim robotnikom opłacało się migrować do tej północnej Algierii, no to musiał ich los tutaj no, we Francji musiał być kiepski. No bo kto by migrował do północnej Afryki, gdyby we Francji było dobrze. No. Dobrze, no więc skąd? Więc no, sytuacja, którą my dzisiaj znamy, ona się zmieniła. I dlaczego ona się zmieniła? Czy ona się zmieniła dlatego, bo francuska burżuazja pewnego dnia po sobie powiedziała, o, to my nagle postanowiliśmy, że będziemy dobrzy dla tych robotników i my im damy wszystko. No nie, nie stąd się wzięła. Ona się wzięła w wyniku dwóch wydarzeń, które nastąpiły w bliskiej tutaj odległości czasowej. Więc pierwszym takim wydarzeniem był strajk w 1936 roku. No i więc reforma jakieś tutaj no, francuskiego prawa pracy, w ogóle wprowadzenie urlopów i tak dalej, no to jest wynik tego wielkiego strajku właśnie 36 roku. No ale no, ten strajk, on się zakończył, to było tak, no, że z jednej strony tam zaczęto wprowadzać pewne różne rzeczy pozytywne, ale no, równocześnie no, to było jakby zatrzymane w połowie. Więc skąd się wziął ten francuski socjal? Więc francuski socjal wziął się z reform, które nastąpiły w roku 1945-1946. Więc teraz prześledźmy po troszkę tutaj historię. No więc dla tych, co nie znają historii, no to 1 września 1939 roku doszło do wybuchu II wojny światowej. 3 września Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, ale no tutaj no nie doszło do jakichś tam wielkich działań wojennych. No a w czerwcu, maju, tam no, w czerwcu właśnie 40 roku, no to doszło tutaj do upadku Francji. Została właśnie zajęta przez Niemcy.
No i ta Francja, no to co warto podkreślić, no że tutaj doszło do kolaboracji. To znaczy, no ta północna część Francji, wszystko to, co północno-zachodnia, to co graniczyło z Atlantykiem, było bezpośrednio kontrolowane przez Niemców. No a równocześnie ta południowa część, no była kontrolowana przez samych Francuzów. No, ale nawet ta północna część kontrolowana przez Niemców, to i tak była kontrolowana przez Francuzów. No. To znaczy takie funkcje cywilne, jakieś tam policyjne i tak dalej, to sprawowali Francuzi. Więc dlaczego to jest ważne? No ważne jest dla to, no bo... A, no i tutaj jeszcze doszło, więc to państwo w odróżnieniu od krajów takich jak Polska, gdzie po prostu jedno państwo się rozpadło, później, no, w czasie wojny istniał okres, no, bezpaństwowości polskiej i dopiero później zostało odrodzone nowe państwo z zupełnie innych ludzi, na nowych zasadach prawnych i tak dalej, i tak dalej, to w przypadku Francji mamy do czynienia z ciągłością prawną. I ta ciągłość prawna najlepiej to było widać w koloniach. A więc ci sami ludzie administrowali Francją no, przed 1939 rokiem, w czasie jakby tutaj wojny, no i później właśnie po 1945 roku. Owszem, czasami następowały jakieś tam roszady personalne, ale ogólnie no, struktura państwa została zachowana. No i tak, no więc to państwo kolaboracyjne, państwo francuskie, no to ono no, miało tutaj no, wiele negatywnych, wiele grzechów na sumieniu. Przede wszystkim kwestia żydowska, tam łapanki Żydów, przekazywanie tych Żydów Niemcom, którzy później wysyłali ich do Oświęcimia. No jest to o tyle jakby ważne, no, że to ci Żydzi byli bardzo często obywatelami francuskimi, więc... Ale nieważne, no w każdym razie, więc no cała ta prawica, to co tutaj jest ważne, to to, że prawica, francuska prawica i francuska burżuazja, ona zaangażowała się w ten nowy rząd właśnie Petena, zaangażowała się moralnie, ideologicznie, jako no, że tutaj no właśnie skończymy z tą tutaj chorą republiką, która no, szła na rękę socjalistom, komunistom, robotnikom, no, że teraz właśnie będziemy rządzić twardą ręką i zabierzemy robotnikom to, co oni sobie wzięli w 1936 roku w czasie strajku. No więc tak wyglądała francuska prawica, która kolaborowała z Hitlerem. Druga część tej francuskiej prawicy no, to była skupiona wokół de Gaulle'a, który siedział jako emigrant właśnie w Anglii. No i ten de Gaulle, on tam wzywał właśnie Francuzów do tego, żeby nie walczyć z Niemcami. Jest takie przemówienie, jeśli ktoś chce, to tam wkleję link na YouTube'a dla tych, co znają francuski. On tam mówi, nie należy walczyć z Niemcami, no bo to tutaj, no, należy czekać tutaj na wielką właśnie, na wielkie wyzwolenie Francji właśnie przez siły brytyjsko-amerykańsko-francuskie i wtedy dopiero nastąpi walka, ale dzisiaj nie należy walczyć, to znaczy właśnie tam w czasie okupacji. No, więc tak wyglądała ta siła francuskiej prawicy, więc jedni kolaborowali z Niemcami, a drudzy no nie kolaborowali, no ale de facto nie chcieli z nimi walczyć. Więc no de facto to cały ten ruch oporu francuski, no to był w rękach komunistów. Po pierwsze dlatego, no bo w ogóle no, przykład Związku Radzieckiego, kraju, który tam walczył właśnie bohatersko z III Rzeszą, inspirował ludzi na całym świecie. No a tutaj no, jeszcze była ta kwestia, no, że tutaj no, we Francji to była kwestia klasowa, to znaczy burżuazja poparła III Rzeszę, poparła ten rząd kolaboracyjny, więc robotnicy... Już jakby no, instynktownie tutaj utożsamiali się ze sprawą Związku Radzieckiego. I to był moment, kiedy ta francuska partia komunistyczna stworzyła ruch oporu, gigantyczny po prostu, no, silny, więc nie dość, że ta partia komunistyczna francuska była silna, no to jeszcze miała bardzo za sobą silną tutaj partyzantkę. Więc tak, no, bezpośrednio jak się wojna zakończyła, no to powstał rząd, i w tym rządzie było czterech ministrów komunistycznych.
Był zakaz. Był zakaz tutaj, była umowa, no, że ci komuniści nie mogą we Francji wziąć władzy. No ale dostali cztery ministerstwa. Między innymi właśnie te ministerstwa odpowiedzialne za sprawy społeczne. Chyba to właśnie wtedy zostały stworzone w ogóle takie ministerstwo. No i oni właściwie przeforsowali wszystkie pozytywne reformy, które są wtedy dzisiaj, do dzisiaj jeszcze we Francji istnieją. One są od kilkudziesięciu lat demontowane, przynajmniej od czasu, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, to oni to cały czas likwidują. Ale tak dużo wtedy tego socjalu zostało wprowadzonego, że jeszcze do dzisiaj tego nie zdemontowali. Więc oni to właściwie przeforsowali, no właśnie wprowadzili tam no cały w ogóle ten system ubezpieczeń społecznych i tak dalej. No chcecie, to sobie poczytajcie, no to jest jakby, nie będę tutaj szczegółowo opowiadał. No w każdym razie cały ten francuski socjal zawdzięczamy komunistycznym ministrom w 1945-1946 roku. I dlaczego oni te reformy mogli przeprowadzić? No to nie tak, jak myślą trzecioświatowcy, o, bo istniało wielkie tutaj imperium kolonialne francuskie. Kurwa, to imperium kolonialne francuskie istniało już od 100 lat i jakoś nikt wcześniej tych reform nie wprowadzał. Oni mogli te reformy przeprowadzać dlatego, bo partia komunistyczna po pierwsze była bardzo silna liczebnie, a po drugie i co ważniejsze, posiadała partyzantkę robotników uzbrojonych. Kiedy robotnicy są uzbrojeni, to wprowadzenie reform jest łatwe. Burżuazja się boi czegoś takiego. A czego się bała burżuazja francuska? Burżuazja francuska się bała denazyfikacji. Wszyscy burżuje francuscy, którzy właśnie między 40 a 45 rokiem kolaborowali z Niemcami i oni wszyscy mogli trafić do więzienia, oni wszyscy mogli trafić na szubienicę. Więc po pierwsze to, że każdy miał tutaj sporo za uszami i bał się po prostu sytuacji, że tak jak w NRD, tak i tutaj nagle zrobi się wielkie tutaj polowanie na burżujów współpracujących z Niemcami i po prostu się ich rozstrzela. No. Więc to była pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to oczywiście, no w ogóle strach przed Związkiem Radzieckim. No. Który, no, więc jak ten tutaj Jotaset mi mówi, o jaki ty jesteś hipokryta, ty jeździsz do Francji i ty korzystasz z socjalu, ty nie masz prawa do tego. Właśnie, kurwa, jako komunista mam prawo do tego, bo ten socjal wprowadzili komuniści i istniał dzięki temu, że był silny Związek Radziecki. A najlepszym dowodem tego jest to, że dzisiaj jak nie ma Związku Radzieckiego, jak robotnicy nie są uzbrojeni, francuscy robotnicy dzisiaj nie są uzbrojeni. To burżuazja francuska po kolei tutaj demontuje. A to, a to tamto. Czy taki Macron miałby odwagę demontować socjal, gdyby francuscy robotnicy byli uzbrojeni dzisiaj tak, jak byli w 1945 roku? Zesrałby się ze strachu. No a co do samej Unii Europejskiej, no to no to jest to instytucja mająca charakter neoliberalny. No traktat z Maastricht właśnie z 92 roku, no on najlepiej tutaj podkreśla, że jest to instytucja mająca charakter neoliberalny, więc jeśli ktoś tutaj pieprzy bzdury, o Unia Europejska to ma charakter socjalny. Kurwa, no po pierwsze, gdyby to była prawda, to by znaczyło, że wszystkie kraje Unii Europejskiej mają charakter socjalny. To my widzimy, jak bardzo socjalna jest Polska, no. Więc jest to oczywiście bzdura, no ale widzimy no, działalność, całą tą działalność Komisji Europejskiej na przykładzie Grecji na przykład. A więc no właśnie cały ten plan ratowania Grecji polega na tym, że rozpierdolili kurde greckie tutaj jakieś tam zdobycze socjalne. O to tu chodzi. Ale jak już mówimy właśnie o Unii Europejskiej i o Polsce w Unii Europejskiej, no to należałoby zadać sobie takie pytanie. Ja na to pytanie nie odpowiem w tym filmie, bo to jest bardzo długa kwestia, ale tu chodzi o konkretne jakby kwestie bilansu zysków i strat no, z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tylko, że ten filmik, tą całą opowieść należałoby zacząć nie od roku 2004,
ale od roku 89, czyli od tego momentu, kiedy Balcerowicz i spółka postanowili, że będą wprowadzać Polskę do Unii Europejskiej i w tym momencie właśnie ci doradcy właśnie z Zachodu przyjechali do Polski i oni mówili, macie kurwa zamknąć kopalnie, macie kurwa zamknąć stocznie, macie zamknąć huty, macie rozpieprzyć cały polski przemysł. W latach 70. ja skrytykowałem Gierka, bo ja nie lubię Gierka. Ale w latach 70. Polska była potęgą ekonomiczną. 10. kraj na świecie pod względem właśnie ekonomicznym. No. I to wszystko, kurde, Balcerowicz, słuchając się ekonomicznych doradców, w ramach później, ja tam już, no w każdym razie całe lata 90. to jest tak zwany proces dostosowywania Polski do Unii Europejskiej. I to dostosowywania Polski do Unii Europejskiej to było likwidowanie polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, sprowadzenie Polski z kraju, który był w stanie produkować pewne towary od A do Z, do kraju, który właściwie no, dzisiaj no, to jest montownia. Montownia dla towarów właśnie jakichś tam międzynarodowych korporacji. Więc jeśli chodzi o Francję, no to wystarczy sobie troszkę pospacerować po Polsce, by zobaczyć, no, że no, francuskie sieci handlowe są wszędzie. No. Wszędzie jest albo jakiś Auchan, albo Decathlon, albo Leroy Merlin, albo Carrefour, albo Intermarché i tak dalej, no. A gdzie my mamy polskie sklepy? No? Gdzie jest jakaś polska sieć handlowa? No coś takiego. To wszystko, no, dawniej właśnie istniały jakieś sklepy społemowskie czy coś tam, to zostało rozpieprzone. Wszedły tutaj międzynarodowe korporacje, właśnie francuskie, no. No w każdym razie doprowadziło to do tego, że bezpośrednio w momencie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, to bezrobocie w Polsce było ponad 20%. No i taki był cel, no właśnie rozpieprzenia polskiego przemysłu, żeby no, kilka milionów Polaków no, musiało wyemigrować i podejmować jakieś tam no, niskopłatne prace właśnie fizyczne na Zachodzie. No więc ja tutaj się nie czuję jakąś osobą, która przyjeżdżając na Zachód, że ja mam całować tutaj tych Niemców, Francuzów czy Brytyjczyków, czy Brytoli właśnie po piętach, no. O, jacy wy jesteście dobrzy, bo wy mi dajecie pracę. Trzeba było, kurwa, nie niszczyć polskiej gospodarki w latach 90., to by Polacy nie musieli wyjeżdżać. JAZ tutaj pozuje na takiego mędrca, no, no puściłeś bąka, no. Tutaj sam sobie przyznaję punkty, no. W tej tutaj dyskusji wygrałem. Pozdrowienia, towarzysze.